Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marian Czul z tej strony, kłaniam się. Walka o 1900 trwa. Byłem już tam, spadłem. To jest norma, moi drodzy. To jest norma, że się wbije, się spada. To nie jest kategoria szachowa w PZ szachu, że wbija się na dożywotnio, wiesz o co chodzi. H3 zagram, gambit szkocki, na spokojnie. Bicie nie jest dobre, lepsze jest, no chociażby pójść na mijankę. Odejdę tym gońcem, bo źle to stoja. Obrona jakby Filidora nam wyszła taka, takie struktury. C5 od ręki załadował, w porządku. Czekaj, bo tu zaraz będzie, kurczę, krucho z tym gostkiem. Ja tu, on tu, ja tu. Czy ja wiem, czy krucho zobaczymy. Bić się nie boję, mogę sobie odejść. Strzał to strzał. Okej. Okay. Otwarta linia dla wieży, to jest akurat dla mnie niedobre info. Ją zostaje sporo gońców, ale zrobimy pożytek z tego pionka, żeby już nam nic tutaj nie wisiało. W dalszej fazie gry bęc. Ninja Caspi. No lepsza jest pozycja jego. Totalnie lepsza, nie? Totalnie lepsza, niestety. Ja do końcówki mogę przejść. No pewnie nie chcę. No ja chcę się dorozwijać i na pewno zejść ze związania. No mało ambitnie to pograłem chyba. Ta para gońców na pewno będzie lepsza w tej pozie. W tej pozie będzie lepsza ta para gońcy. Jasne, że tak. No właśnie, dobrze gra, skurczysynek. Dobrze gra, ten skok źle stoi, bo wisi po prostu i to tyle. Tu się broni. Spoko, hetman pod atakiem. Zagram tutaj goniec C5. Zagram tutaj goniec C5, przyjdę hetmanem na G5. No muszę teraz tak cudować, żeby nie dostać w łeb. Tak. Goniec D2. No gramy. Oczywiście nie ma co marudzić. Jest równy materiał. Struktura jest nienaganna. Kurde balans. Co tu grać? Tu. No nie mam co grać właściwie za bardzo. Tu mogę zagrać, ale to tak jak mówię, średnio mnie satysfakcjonuje. No tu nie może zagrać. Przecież hetman mu spada, nie? Tu się broni, bo to są takie motywy, tylko wiadomo. Wiadomo, że tutaj obrońca jest potrzebny. Pani potrzeba, taksóweczka z zakupami. A to jest idea jakaś na pewno? Rąbnięcie? No to chyba przeoczyłeś teraz. A, bo chcesz zabić skoczka i później zagrać ten motyw, tak? Dobre. Zabijasz, ja odbijam i wchodzi to, nie? A jak ja wtrącę tu, no to i tak walniesz, nie? A! Po co mu dawać szacha na F2? Król H1, najmocniejszy ruch w pozycji, to wiecie, znacie to posunięcie. Szarpnął anyway? Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Ja tu. Czekaj, no to jest, to nie było dobre chyba z jego strony. Mam wrażenie takie małe. Bo mam wrażenie, że jak tu rąbnę, ja zagram tu, on weźmie tu, ja wezmę tu, on weźmie tu, ja wezmę tu. To grozi to i będzie mat, ale on ma tu. Jak zagram tu, to walnie tu. Nie może walnąć cały czas.
Ostra się pozycja zrobiła, no dobra. Co jest? Kurde, balans. Ojej, no jasne, że tak. Bicie. Groźba. No groźba jest dosyć oczywista, panie dzieju. Ten hetman jest tu problemem. Znaczy to ustawienie jest problematyczne. No tak, 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 tak. Musisz zagrać. Tylko, że nie wiem, czy nie saknąć. Kurczę, nie, no nic mi to nie daje. A jak ja tak? Co z tym psem, kurde bele? Dobra, tu gram. Drze tą papę. Mordeczka. Się cieszy. Dobra, niech szczeka. Niech szczeka. Psy to mają do siebie, że szczekają. No nie mogę tego spartolić, no. Jestem tu lepszy. Jestem tu lepszy, mam jakość na czysto. I król jest... Związanie jest, cały czas hetman źle stoi. To jest dobre info. Dobre info. Strzał tutaj grozi. Odejdzie pewnie skokiem, żeby bronić? Nie może przecież, walne. No tak, no tak. Po strzale, no dobrze, dobrze, ja rozumiem. Tylko, że tak, bum. Przymknij dupę, mordeczko, no co ty. Dobra, to nie działa. Czy działa? Check. Dobra, mamy to, tylko trzeba teraz pomyśleć, jak to zrobić. Mógłbym dać szacha, on tu. Tak właściwie to cały czas tu nic nie gra. To nie może grać, to nie może grać. Ja zastraszę gońca. Zastraszę go. Mógłbym dać też szacha właściwie. On pójdzie tu. A ja ci powiem więcej. On jest w złej pozycji cały czas. Bo cały czas to mu nie gra. A jak to mu nie gra, to hetman mu nie gra. Skoczek broni tu. Ta pozycja jest zła. No bo teraz tu chce wejść. Tu chce wejść właściwie. Z matem. Z matem chce tu wejść. No. Coś się dzieje, coś się dzieje, coś się dzieje. Ostro pograł, ale chyba właśnie to ustawienie będzie u niego drzazgą pod paznokciem. Da. No nie jest to easy win na pewno, jeżeli już, o ile win. O ile win, check, no mogę wziąć gońca od ręki, to na pewno. I to chyba wystarczy. I to chyba wystarczy do wygranej. Ja tu, on tu. Czekaj, co tu wygrywa? Moment. Czek, on tu. Czek. On tu, ja tu. Dobra. Win. Kurde bele, człowieniu. Działo się. Jakieś błędy się pojawiwszy. 1900 bite. Znowu. Zobaczymy na jak długo. Dwa błędy miałem. Przybłędy były. Podręcznikowo. I tu mi się wydawało, że coś źle pograłem. Ale C4 nie jest takie. Jedyny ruch to właśnie E5. Bicie na E5. Powrót. No i tutaj no, pchnięcie pionka. A co ty grasz? Wieża D1, po prostu. No nie stwierdziłem w ogóle, że jest słabość ewidentna, tylko pomaga mu się tej słabości pozbyć. Nie no, to było strategicznie, jak idiota strategicznie zagrałem tutaj, naprawdę. Tu cały czas hetman źle stoi. I ten goniec, hetman w ogóle tu nie jest dobry, bo powinno iść B5. Z ideą B4? Maybe. Hetman E5. No i ten cały plan jest dziwny. Goniec E3 trzeba było zagrać rzekomo. Odejście królem to błąd, bo hetman B6.
Hetman B6 i jest po partii, nie? Znaczy po partii, no. I tak bym walnął pewnie na H6. Tylko on prawdopodobnie rąbnąłby na... Przepraszam, na F2, tak? No dawaj te warianty, człowieku! Czas leci! Time is money! My money! A nie, no nie, nie, nie żadne bicie. Po prostu skoczek E8. Dzika poza. No ale zobaczcie, no to kurde, człowieku. Strasznie to wygląda. Nie, zanim ten wariant się wczyta, to już będziemy dawno w domu. No bicie na F3 to jest błąd. I bicie na H3. Wieża G1 oczywiście. Wieża kolejna, niedokładność. No i tu już moja gra szła. Moja gra szła. Moja gra szła. Moja gra szła. Dobra.